Muzeum Warmii i Mazur. Natura jest wszędzie taka sama, zwykł mawiać Pitagoras. Trudno się zgodzić z greckim filozofem, odwiedzając to miejsce. Muzeum Przyrody w Olsztynie zaskakuje wielowymiarowością regionalnej fauny i flory. To oddział Muzeum Warmii i Mazur, szczególnie chętnie odwiedzany przez rodziny z dziećmi. I trudno się temu dziwić. Nikt, kto przekroczy te progi, nie przejdzie obojętnie obok majestatycznych żubrów, groźnie wyglądającego wilka i budzącego podziw łosia. A to tylko część najważniejszej i najbogatszej ekspozycji zatytułowanej Zwierzęta Warmii i Mazur. Wystawy stałe uzupełniane są o ekspozycje czasowe, pokazujące bogactwo lokalnej, choć nie tylko, przyrody. Odwiedzana przez nas placówka jest najmłodszym oddziałem Muzeum Warmii i Mazur. Powołano ją w 2000 roku. Wcześniej, bo od 1956 roku, funkcjonował dział przyrody Muzeum Warmii i Mazur, a gromadzenie zbiorów przyrodniczych rozpoczęto jeszcze wcześniej, bo od roku 1951. Zaczątkiem kolekcji przyrodniczej były przejęte zbiory poniemieckie. Z roku na rok zbiory powiększały się w błyskawicznym tempie. Rozrastające się kolekcje dużych, gabaretowych eksponatów wymagały odpowiednich magazynów, na które nie było miejsca w dotychczasowej siedzibie działu w Muzeum Warmii i Mazur. I tak narodziła się idea utworzenia oddzielnego Muzeum Przyrody. Znajdziemy je na uboczu w zabytkowym dworku przy ulicy Metalowej w Olsztynie. Zbiory to prawie 20 tysięcy eksponatów z dziedziny zoologii, botaniki i geologii. Co ciekawe, muzealnicy co pewien czas zapraszają tu do przyrodniczego kina, ukazującego walory niezwykłej polskiej przyrody. Kiedy takie seanse są organizowane, informacji można szukać na tej witrynie.